Poprzednia ekipa koncentrowała się głównie na takim, nazwijmy to, medialnym wymiarze tej aktywności. Realnie niewiele się działo albo działo się zbyt wolno. Natomiast obecna ekipa, no ja jeszcze żadnej aktywności poza ogólnymi deklaracjami nie zauważyłem. W związku z tym tracimy kolejne miesiące, pewne projekty są blokowane, też takie, które mają niezwykle istotne znaczenie dla zdolności obronnych i też zdolności realizacji polityki odstraszania. To chociażby chodzi o projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego. No i to wszystko razem wzięte mnie nastraja bardzo pesymistycznie, jeśli chodzi o ocenę stanu przygotowań Rzeczpospolitej do ewentualnego pogorszenia się naszej sytuacji w zakresie bezpieczeństwa.